Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na przegląd Reserved i Stradivarius. Zobaczmy, co mi się udało znaleźć, a polowałam na fajne składy. Zacznijmy od tego, co mi się bardzo podoba. Od sweterka z Reserved i od spodni z Reserved. Sweterek jest wykonany w większości z wiskozy. Mam rozmiar S i tutaj musiałabym mieć większy rozmiar, bo już widzę po ramionach, że jest po prostu za mały. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby wziąć tę S-kę. Być może była po prostu ostatnia, bo tak też się mogło zdarzyć. Materiał jest niesamowicie przyjemny i miły. Jakbym dotykała, wiecie co, kaszmiru. Także niesamowicie przyjemny materiał. Czasami te wiskozy są twarde i tępe, a ta jest świetna i też kolor jest piękny. Ten niebieski mi się niesamowicie podoba. Jak widzicie, niezbyt długi i to jest dla mnie na plus. Do tego założyłam spodnie z tkaniny kupro. Tam jest 60%, to jest jakieś włókno miedziane, miedziowe. Piszcie, czy miałyście z tym do czynienia. Taki efekt chłodzenia, bardzo przyjemne. Niestety, ale ten materiał jest bardzo cienki i przebijający. Pomimo tego, że mam na sobie bieliznę cielistą, to jednak ją widać, więc tutaj musiałabym mieć naprawdę dobrze dobraną bieliznę cielistą, żeby była idealnie w odcieniu skóry. Spodnie są też szerokie. Rozmiar odpowiedni to jest M albo S, ale będziecie mieć w opisie łącznie ze wszystkimi linkami też rozmiary, które zamówiłam. Spodnie są na gumę, szerokie, wygodne, ale też bardzo długie. Mam tutaj 9-centymetrowy obcas, 1,60 m wzrostu i one jednak się włóczą po ziemi, także dla mnie zdecydowanie wersja do skrócenia, ale bardzo przyjemny jest ten materiał, taki wiecie, miękki, delikatny, ładnie się leje, kurczę, przyjemny. Ciekawa jestem też jak w praniu i w prasowaniu, bo niektóre materiały jak się prasuje, to one jakoś są oporne na żelazko. Przynajmniej ja mam takie przemyślenia, a nie lubię prasować, więc wolę takie, których się nie prasuje. Spodnie bardzo ciekawe, no i ta bluzka świetna, chyba sobie zamówię po prostu większy rozmiar. Pozostając przy sweterkach, bardzo ciekawy sweterek w rozmiarze S, który znowu jest za mały. Nie wiem, co mnie podkusiło, że wzięłam te S-ki. Trzeba było wziąć M-ki, także tutaj musiałaby być M-ka. Krótki sweterek, jasny. Dodatkowo, aha, tu nie ma lamówki, ale tu ma lamówkę brązową, taką beżową tutaj. I mamy taki mały kołnierzyk a la polo, bardzo krótki, także do wysokich stanów i ten materiał już jest bardziej twardy w porównaniu z tamtym, dużo mniej przyjemny. Do tego mam spodnie w rozmiarze M, takie z szeroką nogawką, lejące, ładnie się układające, ale rozrażałabym rozmiar S ze względu na dosyć sporo luzu tutaj w brzuchu i wolałabym bardziej tutaj dopasowane, żeby mi na pewno się nie zsuwały, tym bardziej, że nie mają szlufek, więc kurczę, nie można się poratować paskiem, ale mają za to ładne guziki. Także jakiś plus jest. Tutaj widzicie bardzo ciekawie zrobiona kieszeń i zaszewki są proste, nie widzę tutaj żadnej kantki i jeśli chodzi o długość, przy moim wzroście i 9-centymetrowym obcasie, to wymagają skrócenia. Także zdecydowanie, jak dla mnie, wymagające skrócenia, ale też zasłaniające noski butów. Także jeżeli wybieracie jakieś fajne spodnie do obcasów, żeby tak bardzo wysmuklić i wydłużyć sylwetkę, to te mają odpowiednią dogawkę do takich zadań. Tylko że przy takim wzroście, pomimo wszystko, wymagają delikatnego skrócenia. Teraz coś ze Stradivariusa i coś z Reserved. Z Reserved, z limitowanej edycji, koszulka w rozmiarze M. Rozmiar jest odpowiedni, zresztą ten materiał też jest bardzo elastyczny, więc tutaj myślę, że ciężko nie trafić na swój rozmiar. Dosyć głęboko wycięta. Ja mam tutaj biustonosz bez ramionczek. Z tyłu, jak widzicie, również taki sam dekolt jak i z przodu i bardzo krótka, zdecydowanie do wysokich stanów, na przykład do takich shortów, czekajcie, schowamy sobie może metkę, do takich shortów jak te ze Stradivariusa. Mam rozmiar L i tutaj zastanawiałabym się nad M-ką, bo mam sporo luzu z jednej strony, ale z drugiej strony tutaj z tyłu będą bardziej opięte, więc nie wiem. Za to mają szlufki, więc może tutaj pasek by mnie ratował.
bo jest to jeans, a jeans zawsze się nieco rozbije. Są dość krótkie te jeansy. Z tyłu mamy kieszenie i jakieś takie, wiecie, ala zużycie. Dla mnie jest to wersja shortów na plażę, nad wodę. W każdym razie na pewno nie do pracy i jak dla mnie też nie do miasta, ale tak też chodzę gdzieś tam właśnie z dziećmi nad wodę czy coś i potrzebuję też spodni na takie okazje, bo jednak bardziej mi się sprawdzają spodenki niż spódnice czy sukienki w takich sytuacjach i nad tymi będę myślała, bo właśnie może fajne jest to, że nie są zbyt opięte tutaj na brzuchu. Jak zakładam strój kąpielowy i potem ściągam takie spodnie, to jak są przyległe, to mam odbite spodnie, a teraz bym nie miała. Jest to do przemyślenia. Bardzo krótkie, także dla tych z Was, które lubią króciutkie shorty, to myślę, że tak, jakościowo naprawdę super. Teraz bluzka i spodnie. Obydwie rzeczy są ze Stradivariusa, obydwie są w rozmiarze L, rozmiarze 40. Koszulka na jedno ramię z przyjemnego, elastycznego materiału. Uważam, że rozmiar jest odpowiedni. Jak widzicie, bardzo krótka, ale tego typu rzeczy zawsze bym zestawiała, czy zestawiam z wysokim stanem. Ja nie lubię mieć odsłoniętego brzucha. Także do tych spodni pasuje świetnie. I spodnie świetne, idealnie, ten rozmiar 40 jest dla mnie idealny, w przepięknym kolorze beżowym, z kieszeniami, z bardzo wysokim stanem, stanem takim, jaki lubię. Tutaj myślę, że pasek bez problemu się zmieści, ale z tych takich węższych, bo są troszeczkę węższe szlufki, co mi nie przeszkadza, bo w talii nie lubię też mieć zbyt szerokich pasków. Zapinane na zamek i na guzik. Bardzo ładne. I coś czuję, że zostaną ze mną. A dodatkowym atutem jest długość przy 1,60 m. Idealna, nie wymagająca skrócenia. Do tych butów bardzo mi się podobają. Myślę, że też bardzo wydłuża ten zestaw, sylwetkę, co jest dla mnie na plus, co jest przeze mnie bardzo chciane. Były też inne kolory. Na pewno był jeszcze kolor kaki, nad którym się zastanawiałam. Ale ostatecznie wzięłam ten i coś czuję, że one ze mną zostaną, bo też były niedrogie. Zostając w dżinsach z wysokim stanem, pokażę Wam coś, co zamówiłam po prostu z czystej ciekawości. Taki króciusi trencz. Naprawdę króciusi. Tutaj niewiele jest dłuższy od tej niebieskiej bluzeczki. Jest ze Stradivariusa rozmiar M albo L. Wszystko będziecie miały podlinkowane. Kurczę, no nie wiem, jak z praktycznością takiego rozwiązania. Jak dla mnie taki bardzo młodzieżowy, bardzo trendowy. Jeszcze te rękawy są dosyć długie. I coś w tym stylu niesamowicie podobnego dostaniecie też w Zarze. Także podejrzane, że to jest modne. O, tak wyglądam po zapięciu. No tutaj musiałabym wziąć mniejszy rozmiar, bo może jest i zamysł oversize, a ja się w tym czuję dziwnie, bo te rękawy są strasznie długie. Tu jest strasznie szeroki i generalnie no to tak bardziej do ozdoby, może mniej do grzania, bo tutaj grzania żadnego na pewno nie ma. Coś takiego trochę dziwnego dla mnie. Zamówiłam też taką króciutką kurtkę jeansową, też z czystej ciekawości, jak już robiłam zamówienie, to mówię, a to zamówię i to. Rozmiar będzie L albo M, M nawet. Nawet M i tutaj ponownie te rękawy są dosyć długie. Jest to dla mnie zdecydowanie kurtka, kurczę, a la bolerko. No tak myślałam, że może do spódnic, ale do sukienek czy spódnic z wysokim stanem, ale musiałaby sięgać dotąd. Także brakuje tych około 3 cm, żeby ta długość była jak dla mnie akceptowalna. Dla mnie to już jest taki styl bolerka. Pomimo tego materiał jest bardzo fajny, świetny jeans. Tutaj wygląda jakby było po prostu obcięte to bolerko, czy ta kurtka z sukienki. Bo może tak bardziej krój w tym miejscu, jak z sukienki. No, jest to rzecz, kurczę, ciekawa, bardzo trendowa, ale nie w moim stylu. Po zapięciu w moim odczuciu jakoś nic nie zyskuję, może wręcz przeciwnie. Także no, taki zestaw. Jeszcze pokażę Wam z tyłu. To nie jest mój styl. Teraz mam na sobie połączenie
z Reserved, sweterka z koszulą. Może nie do końca udane, bo tutaj nie przewidziałam tego, że tak będzie z rozmiarami. Sweterek ma rozmiar S i jest to wersja Silk Blend. I on jest niesamowicie przyjemny. On rzeczywiście w dotyku bardzo przypomina jedwab. Świetna rzecz. I tutaj się zastanawiam, czy ze mną nie zostanie, bo jest naprawdę świetny w dotyku. Jest też w rozmiarze S. Jak ściągnę tą koszulę, to będzie po prostu lepiej na mnie wyglądał. Do takiej koszuli jednak musiałabym mieć rozmiar M, żeby było więcej tego sweterka. Jest zbyt opięty. A koszula znowu jest zbyt duża, bo ona nie jest taliowana. Jednak lepiej do takiego noszenia mi się wydaje, że koszule taliowane się będą sprawdzały, ale podoba mi się właśnie takie zarzucenie sweterka na koszulę, szczególnie przy opiętych dżinsach, kiedy to tworzy taką mini tunikę i uważam, że wygląda to po prostu lepiej. A zobaczmy teraz te elementy oddzielnie. Koszula w rozmiarze S, oversize'owa, szeleszcząca, ale nie jakoś bardzo. Rozmiar jest odpowiedni. Uważam, że właśnie świetnie wygląda tutaj z tymi spodniami, z tymi butami. Można spokojnie nosić rozpiętą. Widzę, że wiele dziewcząt nosi koszulę i wyglądają świetnie, więc też myślę sobie o zakupie jakiejś takiej fajnej, bardziej casualowej, codziennej koszuli. Fajnie, że zasłania pupę też właśnie w takich spodniach bardzo mocno dopasowanych. Jednocześnie pomimo tego braku taliowania, to jest tutaj uważam, że dobrze dopasowana. Bardzo mi się podoba i będę nad nią myśleć. Pora teraz na ten sweterek. Rozmiar odpowiedni, niezwykle przyjemny do ciała, naprawdę świetny. Tutaj dekoltu w zasadzie brak. Fajniejszy byłby, uważam, że ten dekolt w serek, ale nie jest źle. Tutaj uważam, że w talii ładnie się układa. Ma ściągacz, można go sobie wywinąć. I też wygląda bardzo ładnie i będę tutaj go rozważać, bo też ma bardzo ładny kolor. To nie jest błękit, on jest taki lekko ciemniejszy, stłumiony, ale naprawdę ładny, taki nietypowy i tutaj ma dużą szansę zostać. Sukienka ze Stradivariusa, rozmiar tym razem M, wykonana z cieniutkiego jeansu. Rozmiar jest odpowiedni. Dodatkowo była pokazana modelka w rozpiętej sukience, tak wiecie, a la narzutka, fartuch, także też to wyglądało bardzo ciekawie. Ten jeans jest na tyle cienki, że spokojnie latem się w nim nie zapocicie, ale sama sukienka jest całkiem długa i tutaj jednak decydowałabym się na coś krótszego, bo ten kolor też jest dosyć ciemny i dosyć mocno mnie przecina. Sama w sobie mi się podoba, materiał jest bardzo miły, bardzo przyjemny, wiązana w pasie na paseczek, który możecie wyciągnąć. Także to jest wielki plus. Zapinana na guziki, świetny materiał, ładnie dopasowana, ładne taliowanie. Podoba mi się, po prostu mi się podoba, z tym, że ta długość już niekoniecznie. A teraz coś z Reserved, potraktowane jako komplet. Zamówiłam właśnie tak jako komplet, żeby zobaczyć, jak będę w tym wyglądać. Mamy u góry kamizelkę, a u dołu spodnie z tego samego materiału. U góry rozmiar S, u dołu rozmiar M. Uważam, że obydwa rozmiary są odpowiednie, chociaż spodnie mogłyby być w rozmiarze S i wtedy by mi tutaj tak nie opadały, bo opadają mi sporo poniżej talii. Całkiem ciekawy pomysł, ale czy mi się to podoba, to tak może nie do końca. Jeżeli chodzi o długość, no to spodnie i 9-centymetrowy obcas jest ok, ale jeżeli bym założyła buty na niższym obcasie, to na pewno będą się włóczyć po ziemi. Także dla mnie to albo tylko do tych butów, choć te buty są bardzo wygodne, więc na pewno będę w nich chodzić często, albo skrócić po prostu. Materiał jest cienki, bardzo przyjemny. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych, widzę, przeprasowań. Sprawdzam jeszcze, są atrapy kieszeni z tyłu. Tak wyglądają pod spodem, także luz.
Luz jest delikatny, ale to jest taki luz, który gdzieś tutaj jakoś bardzo nie przeszkadza. Z tym, że wolałabym, żeby się wyżej trochę trzymały, dlatego myślałabym o mniejszym rozmiarze. Sama kamizelka jest fajnie wykonana, ma podszewkę i ten materiał wygląda ładnie, naprawdę nieźle jakościowo. Nie tego się spodziewałam. O, czekajcie, bo mi tu jakieś dziwne rzeczy wystają. O, teraz? Nie ma? Teraz chyba jest ok. Nic tu nie wystaje. Jeżeli chodzi o dopasowanie, to ten rozmiar S uważam za dobry. Jeżeli bym wzięła M-kę, no to tutaj by powstał już zupełny prostokąt, a tego nie lubię. Tak mi się wydaje, że to nie jest jednak coś dla mnie, coś, co ja lubię widzieć na sobie. Podoba mi się na innych, ale na mnie mi się już podoba dużo, dużo mniej. I to było całe moje zamówienie. Piszcie, czy coś wpadło Wam w oko. Może Was zachęciłam, żeby zajrzeć do tych marek. Ostatnio częściej zaglądam do Stradivariusa. Zauważyłam, że ubrania są fajnej jakości i niektóre kroje są takie, które lubię. Dlatego na pewno na moich filmach będzie trochę więcej teraz Stradivariusa. A jeśli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji i zaglądajcie do mnie następnym razem. Do zobaczenia!